Siema, dzisiaj wam pokażę, jak pobrać data packa do Crystal Launcher. Jak coś, to ja będę nagrywał każdego dnia po 3 filmy. Zdarzy się po 1, 2 albo 3 filmy. Więc wchodzicie sobie tu i ten. Wpisujecie sobie na inne craft. I tutaj macie takie coś. Klikacie sobie w to. Mamy tu mody i data. Klikacie sobie tu. No. Potem wybieracie data parka, jakiego chcecie. Ja sobie wybiorę. Nie wiem. O, dobra, mamy to. I mamy tutaj. To jest właśnie takie drzewa, co chyba. To dodaje różne rodzaje drzewa. Klikacie sobie tu. Download for server live. Klikacie sobie to. To mamy Sequiatrice Data. I teraz odpalacie sobie Crystal Launcher. I jak wam się odpali, to nie musi się robić nowej paszki jak na moba, podać mowy, tylko po prostu to samo. Możecie to przecież zrobić na różnych wersjach. Przecież jak mówiłem, tekstur paki na jakąś wersję można na każdą. Ale z datapakami tak nie jest. Jak ktoś sobie się umie hałasować, odkurzasz go jeździ. Więc sobie tutaj w czasie jednoosobowy i ja biorę sobie kreatywny. I teraz chodzimy sobie na Minecrafta. A nie, poszukajcie, źle. To tak. Przepraszam, że źle zrobiłem, ale to trzeba zrobić tak i paszki damy. Folder i znowu push folder. Tu i teraz klikacie i push folder drugi i bierzecie sobie tutaj tego data packa i ma się właśnie tu. Bierzecie sobie jeszcze te. Kreatywny sobie wezmę. I proszę bardzo, mamy data packa. To jest takie coś, ładuję się mam. No i proszę. Locate Biom i sobie wpisuje się Kaja. I teraz sobie klika się i po prostu... Aj, dobra. Mamy te duże... Proszę bardzo. Data pack zadziałał. Słyszałem już podobno, myślałem, że coś jest w środku tej grze. Jeśli to prawda. Nie wiem. Chyba nie, ale po prostu takie drzewa są. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał paradnik, dajcie suba i łapkę. No to nara.